Ze mną Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Amerykanie twierdzą, że Rosja rozpocznie atak, inwazję na Ukrainę w każdej chwili. O tym powiedział Joe Biden, że to się może zacząć w ciągu najbliższych dni. I zacznie się od prowokacji. Słyszymy teraz o 40 naruszeniach rozejmu w Donbasie. Myśli pan, że to już te prowokacje? Amerykanie patrzą z logiką na tę całą sytuację. To znaczy uważają, że jeżeli Rosja zgromadziła tak ogromne siły na granicy z Ukrainą, jeżeli Rosja stawia żądania nie tylko wobec Ukrainy, ale wobec Zachodu, to że mamy do czynienia z taką sytuacją, że taki scenariusz wojenny jest absolutnie możliwy. Ale z drugiej strony tak mocne ostrzeżenia, tak precyzyjne, bo mówimy tutaj o kilku dniach, czy nawet wcześniej wskazywano konkretny dzień, no tak, służą temu, żeby nie doszło do tego. Na pewno jakimś wnioskiem z tego kryzysu jest to, że strategia informacyjna Stanów Zjednoczonych i Zachodu jest zupełnie inna niż w przeszłości. Teraz wyprzedzamy wydarzenia, pokazujemy Rosji, że widzimy, że dużo wiemy i myślę, że Władimir Putin jest tą strategią zaskoczony, bo zwykle to on miał inicjatywę, a Zachód reagował. No tak, ale z drugiej strony Rosja dyskredytuje te wszystkie informacje, bo mówi, no zobaczcie, mówiliście, że będziemy tutaj atakować, a nic się takiego nie dzieje. Teraz są informacje wywiadowcze. Amerykanie twierdzą, że to wycofanie się wojsk, rzekome wycofanie, jak się okazuje, było po prostu podstępem. Antony Blinken podaje bardzo precyzyjnie, jak ma wyglądać ten atak, że będzie cyberatak, że będzie odcięta łączność, że będą spadać pociski, że będzie zajęty Kijów. Aż tak precyzyjne informacje są potrzebne? Rzeczywiście to robi wrażenie na Putinie? Na pewno robi, bo wszystko jest lepsze niż agresja czy inwazja, a do niej nie dochodzi. Władimir Putin zgromadził te wojska. Przecież to jest każdego dnia ogromny koszt. To są miliony dolarów utrzymać, czy dziesiątki milionów utrzymać z dala od koszar tak ogromne siły. Więc to też jest kwestia finansowa dla Rosji. Mimo, że ma zgromadzone rezerwy, nie jest pewnie gotowa w nieskończoność pewnych rzeczy robić. I ta wojna informacyjna, bo ona się toczy, w tym momencie jest przez Zachód wygrywana. I na pewno nie znajduje takiego kryzysu w przeszłości, żeby Stany Zjednoczone czy którakolwiek ze stron tak precyzyjnie informowała. I Putin wie, że te dane są prawdziwe, że to nie są jakieś blefy czy podpuszczanie. Amerykanie są w stanie ustalić za pomocą wywiadu satelitarnego, no ruchy każdego żołnierza, który spaceruje koło czołgu, więc dobrze wiedzą. A Putin sam wie, co robi, więc zdaje sobie sprawę z tego, że w gruncie rzeczy element zaskoczenia z jego strony nie jest tutaj jakimś atutem. Na pewno jeśli coś jest złego w tym, co się dzieje, no to, że to wszystko trwa, że opinia publiczna wolnego świata ma to do siebie, że skupia się przez jakiś czas na danej rzeczy, a za moment potem się może skupić na zupełnie innej. Czy tak? To też wygląda chyba od strony ukraińskiej w ten sposób, że już oni tak się przyzwyczaili do tego, że co chwilę podawane są kolejne daty, że właściwie żyją, jakby się nic nie działo. Ale są przygotowani i zdeterminowani. Te informacje, które płyną z Ukrainy, pokazują, że to jest zupełnie inna sytuacja niż w roku 2014, że armia ukraińska, oczywiście potencjał rosyjski jest znacznie większy, ale w 2014 była w rozsypce, rozkradziona, korupcja. Pamiętamy, co tam się działo, natomiast dziś wygląda to inaczej. I oczywiście można się zastanawiać, ile jest takiej rzeczywistej determinacji, a ile
takiej mobilizacji, która powinna być w takim momencie. Natomiast z punktu widzenia Rosji to nie będzie już taka operacja, nie byłaby taka operacja jak na Krymie, gdzie w gruncie rzeczy armia ukraińska nie walczyła, wycofała się. Rosja tam miała ogromną łatwość, zresztą dysponowała na Krymie, miała swoją bazę, instalację, a tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, więc każdy dzień pracuje na niekorzyść Ukrainy w tym sensie, że uwaga świata się może odwrócić, ale też wcale tej konfrontacji informacyjnej Władimir Putin nie wygrywa. Czyli jeśli gdzieś na niekorzyść Rosji też działa każdy dzień. Ja uważam, to nie jest jakiś specjalnie oryginalny pogląd, ale że w sensie takiego rządu dusz, bo Putinowi, Rosjanom by zależało na tym, żeby Ukraina, Białoruś były takimi częściami jednego państwa w takiej wspólnej noty kulturowej, no to tę Ukrainę traci. No naprawdę wczoraj mieliśmy, Donald Tusk zaprosił byłych prezydentów, ministrów na takie spotkanie poświęcone bezpieczeństwu i był tam głos z Ukrainy, prezydent Kwaśniewski opowiadał o swojej wizycie, był przedwczoraj i mówił, że nawet etniczni Rosjanie, którzy są na Ukrainie, widzą to zło, które niesie ze sobą Rosja i Putin i to nie jest tak, że 62% Ukraińców chce do NATO, bo taki sondaż teraz się pojawił. No ale wczoraj właśnie na tym spotkaniu, o którym pan mówi, Aleksander Kwaśniewski powiedział też, że ten kryzys dotyczący Ukrainy będzie trwał jeszcze wiele, wiele lat, ale to znaczy, że i my spokoju mieć nie będziemy. To jest pesymistyczna wizja. To jest pesymistyczna wizja, ale bardzo realistyczna. Zresztą podzielana również Donald Tusk, prezydent Komorowski, generałowie byli tutaj zdania, że lata czy dziesięciolecia nas tutaj czekają życia w takiej sytuacji, w której padało nawet to, że to nie jest związane z osobą Władimira Putina. Jak on odejdzie, to wszystko się unormuje. No ale Bronisław Komorowski coś takiego powiedział, że właśnie dopóki będzie Putin, no to te zapędy właśnie takie mocarstwowe i po prostu regulowanie terenu będą wyglądać właśnie tak. No ale te zapędy, inni też dyskutanci mówili, że te zapędy mocarstwowe trwają 300 lat, tak? Gdzieś od Piotra I. I że po takim okresie przerwy, porażki Rosji w zimnej wojnie, Putin odbudował i armię, i takie właśnie myślenie. No to był już koniec pierwszej dekady XXI wieku, Gruzja, potem to, co się wydarzyło na Ukrainie, ten język też, który jest kierowany do Zachodu. No Rosja w grudniu wysunęła żądanie, żeby w Polsce nie było instalacji natowskich, że powinniśmy wrócić do stanu z 1997 roku, czyli sprzed naszego wejścia do NATO. No zresztą jakim to powtarza prawem, teraz. Jakim prawem Rosja ma formułować jakieś oczekiwania co do tego, co ma być w Polsce, ile wojska, ilu sojuszników, którzy są jakby na życzenie, zgodnie z decyzją polskich władz. My nie mówimy Rosji, gdzie ma mieć instalacje wojskowe i żołnierzy. I naprawdę to jest coś niesłychanego, że Rosjanie jakby nie rozumieją tego, że nie ma żadnych zachód agresywnych zamiarów wobec Rosji. Nikt tak nie myśli, nikt nie podejmuje tutaj jakichkolwiek działań. Natomiast dlaczego oni mają nam, czy Ukraińcom, czy Litwinom, Łotyszom, Estończykom wyznaczać, co mamy tutaj u siebie robić? Więc to jest kłopot, bo to może być trwalsze niż Putin. Putin zresztą otworzył sobie perspektywę rządów na jeszcze długi czas, więc, ale niestety zgoda, że to może być bardzo trwały konflikt. Rosja jest mistrzynią w takich zamrożonych konfliktach, bo na Naddniestrze, tak, które destabilizuje Mołdawię i gra, żywi się takimi kryzysami. To jest przykre, ale tak to właśnie wygląda, że nie chcą uregulowywać kryzysów, raczej chcą tworzyć sytuacje, które te kryzysy generują, a Ukraina, w której 62%, tak jak pani redaktor mówi, chce do NATO obywateli, to jest wielka porażka Putina, bo on by chciał, żeby 80% chciało być związane z Rosją.
tak jak to było przez no, kilka setek lat. A pan w ogóle wierzy, że ta inwazja nastąpi? To nie jest kwestia wiary. Ja przez pracę, jak to się nieładnie mówi, w resortach siłowych, bo to akurat taki rusycyzm, jestem nauczony tego, że trzeba zawsze zakładać najgorszy scenariusz. Jak będzie dobry, to wszyscy będą zadowoleni. Natomiast rolą polityków, zwłaszcza tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, czy się na ten temat wypowiadają, jest przygotowanie na najgorszy scenariusz, żeby nie być zaskoczonym. Putin raz pokazał, że wojna jest dla niego przedłużeniem polityki. I to pokazał w taki sposób masywny. Dziś to, że koncentruje tak ogromne siły na granicy innego państwa, że formuje żądania, o których wcześniej mówiliśmy, no pokazuje, że użycie siły jest możliwe, tak? Że on nie myśli naszymi kategoriami państw zachodu, państw demokratycznych, gdzie zwrócić uwagę, demokracje nigdy ze sobą wojen nie prowadziły. Demokratyczni politycy nie wywołują wojen, a zwłaszcza ze sobą. Putin stoi na czele autorytarnego reżimu i z pewnością używanie siły jest w jego DNA, wywodzi się ze służb, był oficerem KGB, tęsknił za czasami Związku Radzieckiego. Związek Radziecki brutalnie używał siły przez całe kilkadziesiąt lat swojego istnienia i niestety dziś Putin do tej fatalnej tradycji, fatalnej też dla Polski, bo byliśmy przecież ofiarą tego totalitaryzmu. Teraz trochę Ukraina zajęła nasze miejsce. No tak. Taka rozszarpywana. I to jest... Ukraina oczywiście ma inne położenie geograficzne, czy geopolityczne trzeba by było powiedzieć, bo jest bliżej Rosji, była w składzie Związku Radzieckiego, to ma znaczenie, była takim miejscem, co do którego wielu Rosjan uważa, że w gruncie rzeczy to jest jedno państwo, że stamtąd w ogóle państwowość rosyjska się wywodzi, prawosławie z tamtej strony przyszło do Rosji, więc no, to jest... cały czas taka kategoria, że dla Rosji jest to państwo pewnie inne niż wszystkie. Może Białoruś to jest jakoś porównywalna i Rosja przyznaje sobie prawo do takiego specjalnego złego traktowania i zagwarantowania sobie wpływu na to, co na Ukrainie będzie się działo, wpływu na władzę Ukrainy. A to się kończyło zawsze źle i w Związku Radzieckim dla Ukrainy, Ukraińcy to pamiętają, przecież Wielki Głód, czy takie zdarzenia, które no, były absolutnie antyukraińskie, więc nie chcą tego. Wolą Zachód, tysiące, setki tysięcy Ukraińców też w Polsce przecież pracują, mieszkają, żyją również w zachodnich krajach. No widzą różnicę. Tutaj nie ma takiej propagandy, która byłaby w stanie kogoś przekonać, że lepiej żyć w biedzie i w strachu. Panie ministrze, do Ukrainy oczywiście to jest taka informacja dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów, że wrócimy w rozmowie z kolejnym gościem. Bym chciała też podjąć tematy związane już z Polską. Echa wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i możliwość zamrożenia potężnych pieniędzy, na które Polska po prostu mocno czeka i których bardzo, bardzo potrzebuje, bo one miały służyć naszemu rozwojowi. Myśli pan, że my tych pieniędzy nie zobaczymy w tej kadencji, czy jeszcze je zobaczymy? Cały czas uważam, że ta szansa jest duża, bo po pierwsze te pieniądze się Polsce należą, po drugie Unia chce, żeby te pieniądze do Polski trafiły i wszyscy, cokolwiek się dzieje w tej sferze politycznej, mają świadomość, że te pieniądze to są inwestycje w Polsce, to są portfele Polaków, to jest naprawa trudnej sytuacji gospodarczej po COVID-zie. Natomiast rząd robi wszystko, żeby tych pieniędzy nie dostać. Mało tego, dorobiono do tego ideologię. Pamiętamy te wypowiedzi, że poradzimy sobie, że prezes Glapiński, który mówił, do nas przyjeżdżają po pożyczki i pieniądze, że tych pieniędzy nie potrzebujemy. Natomiast mam wrażenie takie, że w rządzie jest wokół tego klincz. Sytuacja swoją drogą niesłychana, że minister wychodzi, minister Ziobro i mówi, że premier popełnił historyczny błąd. Taki ktoś nie powinien być na
przez następne 15 minut już ministrem. Ja sobie tego nie wyobrażam w ogóle, takiej sytuacji. Więc ten rząd jest podzielony, skonfliktowany. Premier, nie, ja tego nie rozumiem w ogóle w takich ludzkich kategoriach, no, że Mateusz Morawiecki pozwala sobie na to, że jest tak, tak nim pomiatają, że godzi się na taką rolę takiego premiera, co do którego wszyscy wiedzą, że nie należy poważnie traktować. No właśnie, traktować. On po prostu wie, że nie może się odwinąć, Ziobrze. Ale dlaczego Jarosław ma się nie odwinąć? No co się stanie? Kaczyński mu nie, no to nie przestanie pozwoli. Być, nie będzie większości. Przestanie wtedy być premierem, tak? Natomiast po prostu grzęźnie w jakimś takim bagnie kompromitacji. No właśnie się zastanawiam, jak długo to może jeszcze trwać, że Ziobro będzie sobie pozwalał na taką otwartą, bezceremonialną wręcz krytykę premiera. Premier będzie kładł uszy po sobie, Jarosław Kaczyński będzie ewentualnie wyrażał ubolewanie. Myśli pan, że Kaczyński liczy się z tym, że będzie musiał zmierzyć się jednak z rządem mniejszościowym? No tak, no to jest nieuniknione. Zbigniew Ziobro wiele się nauczył. Już raz opuścił Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że... No ale szybko się przekonał, że bez niego nic no, nie znaczy. Pragmatyzm, tak? Natomiast dziś Jarosław Kaczyński to nie jest Jarosław Kaczyński sprzed lat. Jest znacznie słabszy i PiS jest słabszy. Nie jest gotów na przykład Kaczyński zostać sam premierem. To rozwiązanie, przecież on został wicepremierem, żeby tutaj godzić Ziobrę z Gowinem. Gowina już dawno nie ma w Zjednoczonej Prawicy, a Ziobro jawnie sobie drwi z Morawieckiego, no i tym samym z Kaczyńskiego, a Kaczyński jest w stanie... A co myśli pan, że on sobie szykuje teraz takie wejście właśnie na wybory, w których wystartuje poza Zjednoczoną Prawicą? Pewnie tych wyborów nie wygra, ale za to być może dostanie ileś tam procent od nie bardzo twardego elektoratu i potem będzie języczkiem uwagi. Nie mam wątpliwości, że to jest strategia Ziobry, że jego interesuje wspólny start z Konfederacją, nie wiem, 15% i wymarzona niezależność od Kaczyńskiego, bo Ziobro nie chce się budzić rano i myśleć, co zrobi Kaczyński. Takim znakiem, że to jest możliwe, było to, że 5 posłów Konfederacji ni stąd, ni zowąd zagłosowało za kandydaturą pana Święczkowskiego do Trybunału Konstytucyjnego, dając jakby większość w tej, no, no trudnej bardzo sprawie, bo to kolejna taka kompromitująca kandydatura do tak zwanego Trybunału. Więc moim zdaniem Kaczyński to wie, że Ziobro już nie jest w 100% od niego uzależniony i dlatego postępuje tak, tak łagodnie. Przy okazji rujnuje to jego własny rząd, no bo jak tu poważnie traktować premiera czy prezesa Kaczyńskiego, który po prostu może minister przyjść i takie rzeczy mówić. Dziś mówi to, jutro nie będzie głosował. Zresztą już były głosowania, gdzie Solidarna Polska nie głosowała razem z całym klubem PiSu. Więc ten rozpad nastąpi, bo Ziobro ma alternatywę i niewątpliwie ma świadomość takiego gnicia tego układu władzy i w polskiej historii wielu przykładów można znaleźć takich, gdzie właśnie to gnicie końcówka pierwszej bądź drugiej kadencji doprowadzała do powstania nowych ruchów politycznych, które no, z taką świeżością, czy czasem pseudoświeżością ruszały. Tak było... No i efektem świeżości zyskiwały bardzo... Tak było, gdy sporo. AWS wyłoniła się Platforma i PiS z tego. Tak było z SLD, nowe ruchy lewicowe, ruch Marka Borowskiego. Więc myślę, że Ziobro na to mocno gra i uważa, że ma tutaj bardzo mocne karty i jego wyrazistość pewnie w tym skrajnym elektoracie się podoba. Właśnie, teraz jakie karty ma opozycja, bo tu mamy w tych nowych aferach, w tych nowych sprawach, które huśtają naszymi emocjami ostatnio, jest tak. Pegasus, który dotyczy naszego bezpieczeństwa, Polski Ład, który dotyczy naszych pieniędzy, wyrok TSUE, sprawa praworządności, to wszystko dotyczy no, naszego rozwoju. To są fundamenty. Czy macie jakiś, jako opozycja, właśnie taki plan, jak to przekuć na korzyść waszą, tak, żeby wyborcy byli przekonani, że jeżeli wy dojdziecie do władzy, to się wszystko, nie wiem, cofnie, tak jak oni by chcieli, głosując na was? No, kujemy
ten plan i to się wszystko dzieje. Notowania PiS-u spadają w każdej ze spraw, którą pani redaktor wymieniła. Coś się dzieje, mamy komisję nadzwyczajną w Senacie, która się zajmuje Pegasusem. Tak zwany ład punktujemy tutaj bezlitośnie każdego dnia, zresztą z mediami. Zresztą nie jest to specjalnie trudne, tak fatalne zostało to przygotowane. W sytuacji międzynarodowej no, pokazujemy, wczorajsze spotkanie przywołam, jak silną alternatywę stanowimy, jak mocne tutaj kadry i zaplecze jest w naszej dyspozycji. Również jeśli chodzi o pandemię, bo ta rzecz może w tych dniach trochę mniej się o tym mówi, no to też kompletna porażka rządzących. Więc to, że notowania PiS-u spadają, a nasze rosną... No nie, według ostatniego sondażu Ibrisu wszystkim wzrosło, wam też, ale Zjednoczonej Prawicy tak. No ale ta różnica... Ja tam nie żyję sondażami, natomiast ta różnica, jeśli zobaczycie na wszystkie sondaże, jest coraz mniejsza. Niewątpliwie PiS-owi spada. No to prawda, spada. 29 do 30 niewątpliwie to taki błąd my jesteśmy w tej strefie między 25 a 30 punktów procentowych i ja myślę, że to jest czerwony dzwonek alarmowy dla prezesa, bo to się czuje, rozmawiając nawet z politykami PiS-u, z ich zapleczem, znaczy oni czują, że przegrają. Przez 7 lat takiego poczucia nie mieli. 20 marca spotkanie liderów opozycji zwołane na zaproszenie Szymona Hołowni. Jak rozumiem, Donald Tusk będzie. Tak powiedział, mają być jakieś uzgodnienia techniczne, to ma być jedno z wielu wspólnych przedsięwzięć. Jesteśmy tutaj otwarci na rozmowę, współpracę. Wielokrotnie to deklarowaliśmy. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Tomasz, ja bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia. Proszę uważać na siebie. Spokojnie dziś na ulicach. Mniej wieje, ale niestety weekend znów ma być bardzo wietrzny. Dziękuję.